No niestety kopci niemiłosiernie, ale z tym nic nie zrobimy. To lącin. No cylinder za bardzo jest wybrany. Ja to wiedziałem o tym, ale nie chcę za bardzo ładować, bo musiałbym silnik rozpoławiać i myć wszystko. Za bardzo mi się tego nie chce robić, jak ma to wybuchnąć. Tak wam szczerze powiem. Pracuje naprawdę kozacko ten lącin. Równiutko. W porównaniu z tym, co było wcześniej, ale sam stator nie zrobił tego efektu. Czy jakiś jest. Dobra, jedziemy gdzieś dalej. Jestem w szoku. Jestem w szoku i to bardzo dużym, bo wyjechał na samą górę na czwórce. Dobra, wyluzujemy, zjedziemy na dół. Bo zaraz będzie, że oszukuję, bo tamten się nie wkręcał na obroty, więc tego też nie wkręcimy i zaczniemy jechać pod górę, nie? Ale ja czuję różnicę, że jest na plus. Po prostu z wydechu słychać, że jest głośniejszy. Jest tak, jakby większe ciśnienie spalin. Ewidentnie to słychać. Może nie przez kamerkę, bo kamerka tego nie odda, ale ja na ucho już słyszę, że jest głośniejszy. Po prostu... No musicie mi uwierzyć na słowo. I nawet czasami koło przymierało pod górkę. A to jest ledwie zajechany cylinder. Tak samo nie wymieniałem tych części. O, tutaj koło trochę przymierało. Widać? Tak samo. Że... No... Ciężko jest mi się określić, tak wam szczerze powiem. No części są te same. Po prostu głowica, cylinder jest ten sam. Kanałów nie powiększałem. Jak od razu mówię, zaraz ktoś powie, o, kanały powiększyłeś, dlatego. Jedyna rzecz, no teoretycznie kruciec jest inny, założony i gaźnik jest inny, ale patrzyłem, średnica jest ta sama. Średnica gaźnika, średnica krótca jest deczko inna.
ale czy to jest to? To taką dużą różnicę zrobiło? Nie rozpędzimy się. Czwórka jest. I czekaj, teraz jest górka i damy gaz. Gdzieś mam nagranie, to pewnie wam puściłem już wcześniej, jak jechało się Lącinem pod tą samą górkę wcześniej, na wcześniejszym cylindrze. Mieliście jakieś tam porównanie? No ale jedzie no! Czuję, no ten jeden, dwa konie no na pewno jest różnicy mocowo. A też cylinder był katowany, no. Jak się Lącin zmienił w pracy? Całkowicie inny motorek jest. Nie dokładając praktycznie ani grosza. Jedynie koszt to będzie oleju, dwie podkładki pod zawory i komplet uszczelek. A i stator wymieniłem. Bo tamten był uszkodzony. No i tyle no. A tak to ten sam motorek jest praktycznie. A jeszcze kruciec. No ale to jest nic. Jeszcze chyba założę ten stary kruciec i stary gaźnik. Ale to już nie w dzisiejszym odcinku. No słychać z wydechu nawet, że... Oho, nawet podrywał na koło. Z gazu. Palimy karabcia jeszcze. Ja pierdzielę, ale rwie. Dajmy dwójkę. Dwójeczka. Oj, nie spali z dwójki. Nie spali kapcia z dwójki. Jeszcze raz. Dwójka. Ło! Ale porwał. Jeszcze się rozpędzimy i kończymy. Ale kompresja jest mała, bo wszystko spierdziela w odmę. Tak. Napieprza z odmy. Napieprza z odmy i to ostro.
co się stało. Chyba za bardzo mu dałem. Nie musi, że silnik mi pękł. Już myślałem, że mi silnik pękł. No i dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym się będziemy już zastanawiać, czy to uda się nam tutaj turbo wcisnąć. Ojej, z tym turbo. Ja jestem zadowolony. Coś to tam dało, tak wam szczerze powiem. Może nie ma jakiegoś powalającego super efektu, no bo no nie dało się tego super efektu wyciągnąć z zajechanego cylindra. No cóż, na to poradzimy. Ale ja tam jakiś efekt widzę, tak wam szczerze powiem. Przynajmniej w równości pracy silnika. O wiele równiej ten silnik pracuje niż wcześniej. Przynajmniej mam takie wrażenie. Mogę się mylić, jak zawsze mogę się mylić, no ale według mnie no to równie pracuje ten silnik. No i co jeszcze tu mogę powiedzieć? Mocowo, od zera, ze startu, efektu nie ma żadnego. Dopiero jak delikatnie się wkręci na obroty, wtedy jest efekt różnicy, w sensie więcej mocy. Tak z zera, jak ruszam, z zera bez oczywiście przygazowania, no to różnicy nie ma. Jak już przygazuje coś tam, no to jest różnica. No mi się wydaje właśnie, że dlatego, że się lepiej to paliwo miesza i coś tam, no wtedy słychać nawet w wydechu, że jest większe te ciśnienie spalin, lepiej się to wszystko dopala, nie? Dopala się w cylindrze, no i większe ciśnienie spalin przez to jest, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to jeszcze założę stary gaźnik i stary kruciec, żeby nie było potem takiego efektu, że na przykład tylko ten gaźnik i kruciec dał to, nie? Że to lepiej pracuje, o, tak można powiedzieć. Więc żeby zniwelować to, założymy jeszcze stary gaźnik i stary kruciec i będziemy wiedzieć już na 100%, czy to dało to, czy tamto, czy rzeczywiście coś tam jest z tym moim portingiem. Najlepiej, aby jeszcze kruciec był tak zrobiony, no ale to chyba już nie trzeba. Tak samo ze skuterem miałem właśnie, to mi się wydaje, że to jest przez to, bo tak samo jak skutera założyłem tą głowicę, to też mi równiej właśnie pracował i były mniejsze temperatury, po prostu się tak nie grzał. Dobra, kończymy ten odcineczek. Jeszcze muszę tu ogarnąć ten syf. No i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Jak się wam podobało, koniecznie łapeczka w górę. Nie podobało się, nie dajcie nic. Jesteś nowy na kanale, możesz kanał zasubskrybować. Tyle. Więc do następnego. Trzymajcie się, na razie. Hej!